Moi drodzy, rozpoczyna się to wyjątkowe dzieło, 33-dniowe. Dzieło, które ma doprowadzić do zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi życia każdego z nas, każdego z was, aby w pełni jeszcze oddać się Jezusowi. Ta otwarta za mną brama nie jest całkiem przypadkowa, bo ona jest, myślę, takim wyjątkowym symbolem, który jest również wpisany w dzisiejszą Ewangelię z dnia 8 września, z dnia, kiedy rozważamy narodzenie Najświętszej Maryi Panny i kiedy wsłuchujemy się, jak to Józef otrzymał propozycję, aby przejść przez tą bramę zaufania, aby dojść do pełnych tajemnic Pana Boga, aby dotknąć Jezusa, aby stać się opiekunem tajemnic Boga, które Bóg przez Jezusa chce zrealizować, a opiekunką tego wszystkiego, wyjątkową strażniczką tych darów i tych tajemnic jest Maryja. I tego życzę, aby ten czas tego oczekiwania, tego trwania, przecież to nie jest bierne oczekiwanie, ale pielęgnowanie tego wszystkiego, co sprawi, że nie tylko przez te 33 dni, ale przez całe życie będziemy potrafili iść w zaufaniu dla Boga razem z Maryją i zawierzając jej nasze życie, a jak mówił sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, ona nigdy nie zasłania swojego syna, ona zawsze pomaga, bo skoro była tą pierwszą opiekunką, tą pierwszą katedrą Jezusa Chrystusa, to będzie również i opiekunką tych tajemnic Boga i Jezusa Chrystusa w nas. I tego życzę wszystkim podejmującym to dzieło od Gieczwałdu 8 września przez wszystkie miejsca naszej Ojczyzny i ufam, że również poza jej granicami. Niech Bóg błogosławi, niech Maryja stawia się za nami.